Kolejna sprawa, projekt uchwały w trybie dwóch czytań. Dzisiaj odbywamy pierwsze czytanie, uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Podgórze Krzemionki. Jest to projekt prezydenta. Dzisiaj odbywamy pierwsze czytanie. Mamy pozytywną opinię Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, która w dniu 4 listopada, głosując 9 za, 0 przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu, przyjęła taką opinię. Bardzo proszę w imieniu wnioskodawców o przedstawienie tego planu. To jest dzisiaj pierwsze czytanie i nie ma wniosku o odstąpienie. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Chcemy Państwu przedstawić dzisiaj projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Podgórze Krzemionki. Plan opracowywany jest w Biurze Planowania Przestrzennego. Autorem tego planu jest Pani Jolanta Czysz. Powierzchnia obejmuje 36,6 hektara. Zgodnie obszar macie Państwo wyświetlony, załącznik graficzny do uchwały o przystąpieniu do opracowania tego planu. Obszar obejmuje wzgórze Krzemionek Podgórskich między ulicami Redemptorystów, Krzemionki, Parkową oraz Aleją Powstańców Śląskich z przyległymi terenami kolejowymi. Przystąpienie do opracowania tego planu nastąpiło w związku z podjęciem przez Radę Miasta Krakowa uchwały z 6 lipca 2011 roku. Celem planu jest ochrona wyjątkowych wartości historycznych, kulturowych, kompozycyjnych, przyrodniczych i krajobrazowych, zachowanie powiązań przestrzennych i czytelności układu urbanistycznego wzgórza Krzemionek, umożliwienie rewitalizacji Parku Bednarskiego oraz zespołu Stadionu Miejskiego przy ulicy Parkowej. Umożliwienie zagospodarowania na cele Parku Miejskiego terenów wyrobisk pod wieżą telewizyjną. Wprowadzenie zakazu realizacji nowych inwestycji uszczuplających zasób terenów zieleni urządzonej, a także ochronę obiektów i terenów objętych ochroną konserwatorską. Projekt planu był sporządzony zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wyłożenie nastąpiło w dniach pomiędzy 8 lipca a 5 sierpnia bieżącego roku. Złożono wówczas 11 pism składających się z 61 podpunktów stanowiących uwagi, z czego prezydent 60 uwag nie uwzględnił, jedną uwagę uwzględnił z zastrzeżeniem. W związku z częściowym uwzględnieniem uwagi zaistniała konieczność ponowienia procedury planistycznej, to jest wprowadzenia zmian w projekcie planu oraz uzyskania ponownego niezbędnego uzgodnienia konserwatorskiego. W załączniku numer 2, który Państwu przekazaliśmy, zawarto propozycję indywidualnego sposobu rozpatrzenia każdej z 61 uwag. Prezydent proponuje, by rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag pozostały bez zmian i tym samym wniesione uwagi, które nie zostały uwzględnione przez prezydenta miasta Krakowa, również nie zostały uwzględnione przez Radę Miasta Krakowa. Dodatkowo informuję, że do dyspozycji Państwa jest pani projektant, która udzieli informacji i odpowie na pytania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych w tej sprawie chce zabrać głos? Nie widzę. Do głosu proszę. Przepraszam, kolega. Bardzo proszę. Trzeba wyraźniej, że tak powiem, sygnalizować. Ja wiem, no mea culpa. Także przepraszam i bardzo proszę, pan Pietrus. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, ja mam dwa pytania. Jedno dotyczy nieruchomości 444/4. Czy w jaki sposób się stało, że jest pozwolenie na zabudowę wielorodzinnej na terenie zielonym obecnym i nastąpiło wycięcie drzew, między innymi kilkusetletnich? To jest pierwsze pytanie. I jaka jest sytuacja prawna tego pozwolenia? To znaczy, czy to pozwolenie jest ostateczne, czy też jeszcze nieostateczne? Drugie pytanie dotyczy terenu telewizji. Jest tam wskazany budynek, najwyższy obiekt 62 metry i wysokość zabudowy niższa. Czy to oznacza, że wszystkie pozostałe obiekty nie mogą nawiązać do wysokości 62, tylko do tej zabudowy, która jest wskazana jako druga maksymalna? Dziękuję.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? To ja jeszcze dopuszczę osobę z zewnątrz, która zgłosiła się, pana Zbigniewa Bula. Bardzo proszę pana, a potem poproszę panią dyrektor lub też osobę przez nią wskazaną o odpowiedź. Bardzo proszę, 3 minuty dla pana. Dzień dobry, ja przepraszam, nigdy nie brałem udziału w takim zgromadzeniu. Witam panią prezydent, pana przewodniczącego. Ja chciałem tylko, to znaczy moje wystąpienie dotyczy sprawy tej działki w tym terenie przyległym do ulicy Parkowej. Jestem mieszkańcem z tego terenu. W imieniu mieszkańców chciałem zadać 3 pytania, które są właściwie dla nas bardzo dużą zagadką. I proszę o wysłuchanie mnie właśnie w tej kwestii. Dlaczego nie została wstrzymana decyzja WZ w tym terenie na zabudowę mieszkaniową, blokowisko, około 100 mieszkań, mimo to, że plan zagospodarowania przewiduje teren rekreacji i sportu? Drugie pytanie, dlaczego usunięto las drzew z tej 80-arowej działki, w tym kilkusetletnie drzewa, następnie decyzją administracyjną dokonano nasadzenia kilkudziesięciu drzew, a następnie je usunięto? Trzecie pytanie, dlaczego w postępowaniu o pozwolenie na budowę tego blokowiska wykluczono wszystkich mieszkańców z bycia stroną w postępowaniu, mimo istnienia interesu prawnego? I proszę, aby Urząd Miasta nie dopuścił do tak intensywnej zabudowy w tak malowniczym terenie, pięknym terenie, historycznym, zresztą tak jak tutaj słyszeliśmy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Bardzo proszę w imieniu pana prezydenta, pani prezydent Koterba. To były kwestie, które poruszył pan radny Pietrus, no i pan. Panie przewodniczący, szanowni państwo, moi przedmówcy poruszyli bardzo istotne kwestie. Otóż to jest właśnie przykład, jak bardzo potrzebne są plany miejscowe i jak szybko musimy działać, żeby jak największą przestrzeń miasta pokryć planami. Bo zarówno problem, który w pierwszym pytaniu zadał pan radny Pietrus, jak i mieszkaniec, dotyczy problemu, gdzie decyzja o warunkach zabudowy jest wydana i na podstawie decyzji o warunkach zabudowy można uzyskać pozwolenie na budowę, zanim plan miejscowy wejdzie w życie. I nie ma, te dwie procedury administracyjne toczą się 2 różnymi drogami. Dlatego też nie ma żadnej możliwości wstrzymania pozwolenia na budowę, jeśli jest procedowany plan. Można wstrzymać decyzję o warunkach zabudowy, ale też pod warunkami konkretnymi. Natomiast jeśli jest wydana decyzja o warunkach zabudowy, jest prawomocna, pozwolenie na budowę również może być wydane do czasu, dopóki plan nie zostanie uchwalony. Tak się w tym przypadku stało. Pan zadał pytanie, czy jest decyzja ostateczna pozwolenia na budowę. Jest nieostateczna. Także co jeszcze, jeśli plan zostanie uchwalony, no to jest niejasna sytuacja tej inwestycji. Natomiast jeśli chodzi o kolejne pytania pana radnego, to oczywiście wysokość masztu jest tylko określona dla masztu, nie dla innych budynków. Nie ma innej możliwości budowy. Jeśli mówimy o drzewach, no to one są wycinane zgodnie z decyzjami wydawanymi przez WKS i musielibyśmy szczegółowo przygotować się na tą odpowiedź, jeśli takowa będzie potrzebna, oczywiście służymy informacjami. Dziękuję. Dziękuję pani prezydent. Rozumiem, że wyczerpująco odpowiedziała pani na pytania. Zatem proszę państwa, stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały według druku nr 1510 wraz z załącznikami, w tym załącznikiem nr 2 o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu. I zgodnie z paragrafem 36 ustęp 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na dzień 12 listopada 2013 godzina 15 i ostateczny termin zgłoszenia poprawek na dzień 14 listopada 2013 godzina 15.